Witam Was na mojej prezentacji Apache Ignite w RPP Case Study. Mam na imię Jacek Ławrynowicz, jestem Technical Team Leadem w jednym z zespołów integracji w dziale IT w RPP. Jeżeli interesuje Was agenda spotkania, to zaczniemy od słowa o firmie, potem przedstawię Wam problem rozproszonej informacji o stanie towaru. Potem porozmawiamy o Apache Ignite. Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia i podkreślam tutaj krótkiego, ponieważ temat jest bardzo obszerny, a czasu mamy niewiele. Opowiem Wam o problemach i jakie natrafiliśmy w czasie wdrożenia, jakie rozwiązaliśmy, a także porozmawiamy, czy przedstawię wyniki testów wydajnościowych, które robiliśmy na potrzeby tego rozwiązania. Samo LPP, jeżeli nie byliście na tym wstępie na początku, jest to właściciel pięciu marek detalicznych: Reserve, Crophouse, Mokito, Sinsay. Jako firma od paru lat notujemy ogromny wzrost sprzedaży e-commerce, sprzedaży internetowej. Łatwo się domyślić, dlaczego ten wzrost jest taki duży w ostatnim roku. Ale oprócz tego warto zwrócić uwagę na to, że dla działu naszego IT pracuje w tej chwili około 400 pracowników. Narzędzia, które wytwarzamy, właśnie wytwarzamy, a nie bierzemy takie typowo pudełkowe, więc można spokojnie LPP powiedzieć, że jest to fashion tech. Jeżeli chodzi o problem, z którym tutaj do Was przyszedłem, żeby Wam zaprezentować problem i za chwilę jak go rozwiązaliśmy. Problem dotyczy rozproszonej informacji o stanie towaru, czyli właściwie tego, ile tego towaru mamy do sprzedania. Problem ten dotyczy sprzedaży komersowej, czyli sprzedaży internetowej. Oczywiście, jeżeli chodzi o sprzedaż sklepową, no to tutaj wiadomo, ile towaru mamy na półkach, ile możemy sprzedać. Informacja ta jest rozproszona w systemach magazynowych, w systemie ERP, w systemach sprzedaży sklepowej, jest też w systemie RFID, czyli w systemie naszych klipsów i czytników RFID. Tutaj zachęcam Was, jeżeli nie słyszeliście o tym, jak to jest zrobione w LPP, podaję słowa kluczowe, które możecie wpisać na YouTubie: RFID, LPP, InfoShare, Kasia Owczarek i Piotr Zyziuk. Systemy te mają różną granularność danych, różną dostępność, i do tego dochodzi jeszcze problem, że w zeszłym roku uruchomiliśmy projekt Defrost, czyli projekt, który pozwala nam sprzedawać e-commerce'owo także ze sklepów stacjonarnych. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu coś by się złego na świecie działo i sklepy zostały zamknięte, stacjonarne, galerie handlowe zamknięte, to pracownicy w tym sklepie z asortymentu sklepowego, w sklepie stacjonarnym, mogą zapakować paczkę i wysłać ją do klienta, który zamówił towar przez internet. Jak możemy rozwiązać ten problem, że nie wiemy dokładnie, ile tego stoku mamy, żeby go wypisać na stronie internetowej? Możemy to rozwiązać poprzez stworzenie centralnej bazy stanów towaru, która by agregowała i udostępniała dane ze wszystkich źródeł. Nasz wybór, i tutaj zachęcam Was do słuchania, czy faktycznie może dla Was też będzie to interesująca technologia do zastosowania do Waszych problemów, jest Apache Ignite. Jest to baza rozproszona, wysokowydajna, z platformą Compute i działająca w trybie pamięciowym. Dodatkowo z ciekawych funkcjonalności, oprócz tego tagline'u, który tutaj wypisałem, wspiera transakcje ACID i rozproszony SQL. Przejdźmy więc do naszego crash course'a. Czasu nie jest dużo, więc muszę trzymać tempo i zakładam, że znacie Java i SQL. Ignite jest projektem Apache na licencji open source. Został przekazany fundacji w 2014 roku przez Grid Gain Systems. Jest to firma, która nadal rozwija komercyjną wersję Ignite'a o tej samej nazwie Grid Gain. Przez to, że jest to rozwijane przez tą fundację, mamy też bardzo transparentny development przez społeczność. Ignite, jedną z jego cech jest to, że tworzy klaster. Czyli mamy pewne węzły, nody, które zazwyczaj posiadają dane. One są połączone pomiędzy sobą. Następuje tam wymiana danych. Także w każdy klaster zawiera część albo całe dane, które chcemy przechować. I do niego, czyli do klastra, a nie do pojedynczego węzła, łączą się nasi klienci.
Jeżeli chodzi o sam ekosystem Ignite'a, jest zaimplementowany w pełni w języku Java. Ma bardzo ciekawe i dobre wsparcie dla Spring Data, więc jeżeli używacie Springa, to łatwo to zintegrować. Udostępnia REST API, chociaż jego główną siłą jest w tak zwanych grubych klientach Java, które posiadają też tryb embedded. Klienci stają się tam częścią klastra i mogą działać jako serwer także, przechowując dane. Czyli możemy zrobić tak, że nie mamy w klastrze samych serwerów, tylko jednocześnie serwery i aplikacje jakby sklejone w jedno. Mamy też dostęp do cienkich klientów, którzy są dla języka Java, .NET, C++, Python, Node.js i PHP. Tutaj szczególnie ten klient .NET-owy jest dosyć dobrze rozwinięty. Przez to, że mamy sterownik JDBC, Ignite może działać jako zwykła baza SQL. Tutaj macie zrzut z DBVera i w zakładce Popular przy tworzeniu nowego połączenia możemy wybrać Ignite'a. Ignite u swoich podstaw jest bazą key value, czyli koncepcyjnie działa tak jak rozproszona hashmapa, zawierająca dodatkowe metody. Także większość metod ma wersję asynchroniczną. Jeżeli chcemy używać jakiegoś programowania takiego typowo asynchronicznego, jest to dobrze wspierane. Dane przechowywane są w postaci klucz-wartość. Klucze i wartości mogą być proste lub złożone. Ignite implementuje też standard JCache. Ignite partycjonuje dane, czyli dane są podzielone na pewne partycje, wycinki, które znajdują się na różnych węzłach. Możemy sterować liczbą tych kopii poprzez konfigurację replicated, czyli wtedy kopia jakichś danych, które wybierzemy, jest na każdym węźle lub w trybie partitioned, czyli możemy określić, ile chcemy mieć backupów w klastrze danych. Tą konfigurację stawiamy jest konfigurowana na poziomie cache'a. Czyli będę mówić cache, chodzi mi tutaj o taką odpowiednik tabeli czy zbioru danych klucz-wartość. I dla zasady, im mamy więcej kopii, tym mniejszą szansę na utratę danych, jeżeli część naszych nodów padnie, zostanie wyłączone, zabraknie prądu w jednej na przykład serwerowni. I mamy też im więcej kopii, tym odczyt jest szybszy, zapis może być potencjalnie wolniejszy, zależnie od konfiguracji. Ignite SQL API albo API, możemy go włączyć właśnie na poziomie poszczególnego cache'a. Wtedy mamy dostęp do tabeli i pozwala nam to na wykorzystanie SQL-a w standardzie ANSI 99. Możemy tam tworzyć indeksy, chociaż warto wiedzieć, że zawsze, gdy mamy klucz dla danej cache'a tabeli, to mamy też dla niego utworzony indeks SQL-owy w tym momencie. Możemy tą naszą tabelę tak powstałą modyfikować poprzez alter table lub robić inne operacje, które znamy z SQL-a. Są jednak pewne ograniczenia, które wynikają z tego, że tak naprawdę pod spodem nadal mamy cache takie typowo klucz-wartość. Jeżeli chcemy stworzyć unique constrainty SQL-owe, czyli takie ograniczenia unikalności, możemy to robić tylko na kluczu głównym. Tak samo nie mamy, innym takim ograniczeniem jest to, że nie możemy stworzyć takich prawdziwych constraintów walidowanych przez silnik SQL dla klucza obcego. Jeżeli potrzebujecie którąkolwiek z tych rzeczy, to prawdopodobnie Ignite nie jest dla Was. Jeżeli chodzi o takie trzecie ograniczenie, pomniejsze, ale każda tabela musi mieć klucz główny, primary key i musi mieć przynajmniej jedną wartość poza primary key. Więc no, czasami trzeba dodać jakiegoś bajta w value, jeżeli potrzebujemy. Ignite pozwala na wykonywanie rozproszonego SQL, czyli na poziomie klienta, jeżeli nasze dane nie są replikowane, nie są na każdym węźle w klastrze, to w tym momencie możemy je zebrać, wykonując zapytanie SQL, to się odbywa automatycznie, gdzie zapytanie jest wysyłane do każdego kolejnego węzła w naszym klastrze. Jeżeli nasze zapytanie zwróci wartości dla klastra, w którym zwrócone zostaną wartości dla tego zapytania z danych, które znajdują się na danym węźle, na danym nodzie, to dostajemy odpowiedź i tą odpowiedź redukujemy czy zbieramy na poziomie klienta. Jest to taka typowa operacja MapReduce. Ignite w tym swoim SQL-owym API pozwala także na wykorzystywanie takich magicznych, specjalnych pól jak underscore key, underscore value. One zawierają, czy kiedy je wykorzystamy, zostaje nam zwrócona
wartość już zderserializowana klucza lub wartości taką, jaką sobie skonfigurowaliśmy dla tego cache'a. Pozwala to na rezygnację z ORM-a, na przykład Hibernate'a. Oczywiście, jeżeli wykorzystujemy Hibernate'a tylko po to, żeby robić to mapowanie takie proste. Ignite wspiera też transakcje ACID na zasadzie two-phase commit algorytmu. Możemy konfigurować per dany cache znowu poziomy atomowości, czyli takie poziomy, które pozwalają nam włączyć transakcyjność lub ją wyłączyć. Dla Atomic, który jest najwydajniejszy, transakcji nie możemy używać. Transactional to jest już ten kolejny poziom, gdzie możemy wykonywać transakcje key value. Oraz trzeci, najwyższy poziom, transactional snapshot, który włącza mechanizm MVCC i umożliwia przeprowadzanie transakcji przy użyciu SQL-a. Jak zapewne zauważyliście, jest to na czerwono zaznaczone. Dlaczego? O tym za chwilę. Mamy też wsparcie dla transakcji zarówno pesymistycznych, domyślnych, takie, które w dużym uproszczeniu lokują rekordy, i optymistycznych, które wersjonują zmiany. W przypadku SQL-a często musimy dodawać jakieś dodatkowy kod, na przykład adnotację version z Hibernate'a, żeby zaimplementować optymistyczne lokowanie. Tutaj nie jest to potrzebne, Ignite robi to za nas. Optymistyczne transakcje, macie po prawej stronie przykład kodu, wymagają takiego ponawiania, przechwycenia wyjątku, jeżeli nastąpi jakaś kolizja czy konflikt przy zapisie do tych samych danych. Ignite automatycznie pozwala też na wykrywanie deadlocków. Jeżeli chodzi o architekturę pamięci Ignite'a, są to B plus drzewa, standardowa, jak w wielu innych silnikach bazodanowych. Dane przechowywane są całkowicie w pamięci off-heap, czyli jest to niezarządzana pamięć, czyli to jest pamięć, która nie jest w której nie pracuje garbage collector. Są to zaalokowane bloki pamięci poza stertą, poza heapem. Dostęp do nich odbywa się na zasadzie znanego i lubianego unsafe'a, sandmisk unsafe. Ma to oczywiście plusy, minusy. No, jeżeli chodzi o moment, w którym Ignite powstał, czyli rok 2014, jeszcze nie było tych nowoczesnych garbage kolektorów, więc to ten tutaj wybór jest logiczny. Są jeszcze pewne plusy, takiego rozwiązania, o których za chwilę wspomnę. Nie wiem, czy kiedyś faktycznie będzie w Ignite tryb on-heap. Na pewno taki tryb, który nazywa się on-heap, istnieje i stanowi pełną pułapkę, ponieważ on nie wyłącza użycia tej przestrzeni off-heap, czyli tej poza stertą, tylko pozwala, żeby mieć na stercie, na heapie dodatkowy cache, który pozwala na unikanie deserializacji, ponieważ mamy pamięć niezarządzaną, to przez unsafe'a pobierając ją musimy utworzyć nowy obiekt javowy. Więc to jest takie przyspieszenie odczytów kosztem zużycia pamięci. I w naszym teście brak jest zysków wydajnościowych, o tym, którym będę za chwilę mówić, z włączenia tego mechanizmu. Warto też wspomnieć o tym, że wszystkie dane złożone w Ignite serializowane są do binary object, czyli to są takie klasy, w których przechowywany jest nasz model danych, są używane do też innej komunikacji, umożliwiają wydajną serializację i deserializację i mają budowę polegającą na tym, że to jest zestaw nazwanych pól o konkretnym typie. Schemat tych obiektów jest zapisywany w klastrze. I to, co warto odnotować, że nie ma możliwości zmiany typu danego pola. Więc jeżeli chcemy zrobić alter table, żeby zmienić typ naszej kolumny, no to nie możemy tego zrobić. Musimy stworzyć nową kolumnę o nowym typie. Jest to pewne ograniczenie. No, można je w różny sposób obejść, ale to potrzebowałbym dodatkowe pewnie pół godziny, żeby o tym porozmawiać. Inną bardzo ciekawą funkcjonalnością w Ignite jest Compute API, czyli ta platforma Compute, o której na początku powiedziałem. Pozwala ona na wykonywanie kodu Java w klasach na węzłach klienckich albo serwerowych. Czyli ponieważ w niektórych przypadkach jest to sposób najwydajniejszy na wykonanie operacji, szczególnie tych bardziej złożonych, polega na tym, że przenosimy logikę przetwarzania do węzła z danymi, ograniczając w ten sposób round tripy sieciowe, skracając czas transakcji, ale jednocześnie obciążając bardziej serwer i możemy tam łatwo doprowadzić do bottlenecków, jeżeli nie zwiększymy sobie w przypadku użycia tej funkcjonalności rozmiaru puli wątków pamięci.
Alternatywną użyciem Compute API są takie standardowe operacje MapReduce, gdzie możemy jakiś problem, operację rozłożyć na wiele węzłów, szczególnie gdy na tych różnych węzłach mamy fragmenty naszych danych i działa to podobnie do rozproszonych GoSQL, które już pokazywałem. No i próbuję zmienić slajd, coś mi się nie udaje. O, udało się. Chcę zwrócić uwagę, że przy użyciu Compute API nie możemy mieć wyższej wersji Java w tej klasie, którą wysyłamy do klastra, czy którą chcemy wykonać w klastrze, niż wersji Java na naszych innych nodach w klastrze. Więc warto tutaj, jeżeli na przykład serwer mamy postawiony na 11, a używamy sobie 15 Java, to warto stworzyć osobny moduł Mavenowy i obniżyć dla niego wersję kompilacji do takiej wersji, jaką mamy najniższą w naszym klastrze. Ponadto jeszcze tutaj warto, na przykład jeżeli podajemy lambdę do Compute API, umieścić ją w osobnej klasie lub w ogóle użyć osobnej klasy, ponieważ łatwo możemy wysłać całego Springa do Ignite'a, żeby w ogóle wykonać jakiś mały kawałek kodu. Ponieważ wywołanie tych klas może się odbyć tylko wtedy, jeżeli klasy są dostępne w całym klastrze, jeżeli są na serwerach. Więc możemy to zrobić wgrywając te klasy poprzez Pick Jar albo włączając funkcjonalność peer-to-peer class loading, czyli takie ładowanie klas z klientów, można powiedzieć. Musimy ją włączyć na poziomie całego klastra. W naszym doświadczeniu działa świetnie i klasy są ładowane na każdym nodzie tylko raz w dedykowanym class loaderze per klient. Jednym z typowych i takich pierwotnych use case'ów Ignite'a jest jako cache dla wolniejszej bazy SQL-owej. Działa w ten sposób, że zanim jeszcze Ignite miał swoją własną natywną persystencję, czyli sposób zapisu na dysk. Jest to zrealizowane poprzez to, że stawiamy Ignite'a pomiędzy naszymi klientami a naszymi bazami docelowymi i wszystkie zapytania, operacje przechodzą jakby przez Ignite'a i jeżeli jakieś dane brakuje w pamięci w Ignite, są one zaczytywane z tych baz, zazwyczaj wolnych baz relacyjnych, do pamięci. Jeżeli dane są w pamięci, no to wtedy zapytania o te dane możemy realizować z tego szybkiego cache'a pamięciowego, a jeżeli otrzymujemy jakieś zapisy, to one są przekazywane do baz tych, które przyspieszamy za pomocą Ignite'a. Bardzo ciekawą jednak funkcjonalnością jest dostępny od kilku lat bodajże, Native Persistence, czyli Durable Memory. Pozwala ono na utrwalanie danych bezpośrednio przez silnik Ignite'a. To, co jest tutaj bardzo fajnym pomysłem, jest to, że ta struktura danych, która jest zapisywana na dysk, jest identyczna ze strukturą danych w pamięci, czy prawie identyczna, bo możliwe, że tam jakaś malutka różnica jest. Unikamy wtedy jakichś dodatkowych deserializacji, mapowań. Nie ma dodatkowego przetwarzania w momencie, kiedy pamięć czytamy lub zapisujemy na dysk. Czytamy do pamięci, zapisujemy na dysk. Pozwala to nam bardzo szybki start Ignite'a, w którym mamy na przykład terabajt danych, ale Ignite może się uruchomić i pobierać dane w momencie z dysku, wtedy, kiedy faktycznie są one potrzebne, a jednocześnie na przykład pobierać sukcesywnie cały ten zbiór danych. Możemy mieć zbiór danych, który nie mieści się w pamięci, możemy włączać kompresję dla tych danych na dysku. Warto też pamiętać o włączeniu modułu Direct.io, który umożliwia zapisy na dysk z procesu Java'owego z pominięciem buforu systemu plików systemu operacyjnego. Jeżeli chodzi o Native Persistence, warto tutaj wspomnieć o procesie checkpointingu, który polega na tym, że kiedy pojawia się w kroku pierwszym jakiś update do pamięci, to od razu jest on zapisywany do tak zwanego write ahead loga, czyli pliku val, który stanowi taki rejestr wszystkich operacji modyfikacji bazy danych i są po prostu doklejane na sam koniec pliku bez żadnych ceregieli. Jeżeli ten zapis się uda, możemy już odesłać do naszego klienta informację, że operacja została wykonana, a faktycznie zapis na dysk naszych już tych struktur bazodanowych może się wykonywać asynchronicznie w ramach tego mechanizmu checkpointing, tutaj jest krok czwarty. Ciekawą funkcjonalnością Ignite'a, nadal jeszcze eksperymentalną, ale myślę, że warto o niej tutaj wspomnieć, jest tracing. Pozwala nam na monitorowanie
i trejsowanie naszych operacji, transakcji, zapytań i przedstawienie tego w sposób graficzny. Jeżeli szukamy na przykład jakichś bottlenecków, spowolnień, problemów sieciowych, to możemy taką funkcjonalność włączyć. Generowany jest wtedy oczywiście koszt, za koszt jakiś wydajnościowy, który musimy zapłacić też, ale otrzymujemy dane w formacie open sensu, które są kompatybilne na przykład z Zipkinem i możemy zobaczyć, że na tym nodzie ta część transakcji na przykład trwała tyle czasu i możemy w ten sposób znaleźć jakiś bottleneck. Podsumujmy. Ignite jako silnik bazodanowy do naszej bazy stanów. Mamy architekturę mikroserwisową jako nasze wymaganie, baza jest rozproszona, Ignite pasuje jak ula. Szybki odczyt i zapis, tryb pamięciowy. Wysoka wydajność i niezawodność, tryb klastra. Więc mamy nody, które mogą paść, a klaster może nadal działać. Przyjazność dla deweloperów Java i SQL, już o tym mówiłem, przyjazność jest, DBWare'a możemy włączyć i pracować, nawet nie będąc deweloperami Java i modyfikować w jakiś sposób dane, robiąc SQL. Transakcyjność, mamy transakcję ACID, strategia backupów, doszło w wersji 2.9, teraz mamy wersję już 2.10, lub jest dostępna w wersji komercyjnej GridGain. Wszystkie nasze wymagania są spełnione. Przejdźmy więc do problemów i rozwiązań, na które natrafiliśmy w czasie naszej pracy z Ignite'em i pamiętajmy, to są wyzwania, a nie problemy. Przede wszystkim wspomniałem już o tym MVCC i o transakcjach SQL-owych. Multi-version concurrency control umożliwia lepszą izolację pomiędzy transakcjami poprzez kopiowanie stanu rekordów z rozpoczęcia transakcji. Nie mamy czasu, żeby tutaj dużo o tym rozmawiać, ale to, co jest istotne, że bez włączenia tej funkcjonalności nie możemy wykonać SQL-a wewnątrz transakcji, tak żeby on faktycznie zachowywał się tak, jak oczekujemy i był wewnątrz transakcji. W wersjach Ignite 2.8, od której zaczynaliśmy, była to funkcjonalność eksperymental. Bardzo nam się podobała, no bo ułatwia nam po prostu życie, jeżeli jest dostępna. W wersji 2.10 ucieszyliśmy się, bo nie jest już eksperymentalna, tylko jest funkcjonalnością beta. Pracując jednak, już rozpoczynając nasze testy, natrafiliśmy na pewne problemy. Przede wszystkim wydajność Ignite'a była niższa niż się spodziewaliśmy. I to tak znacznie niższa. Podpinając narzędzia do monitoringu, dokładnie Java Flight Recorder do naszych nodów serwerowych, co dzięki temu, że jest to Java, możemy łatwo zrobić z tą wiedzą javową. Pewnie nawet możemy monitoringi z Dynatrace'a, o których opowiadał kolega z prezentacji wcześniej, podpiąć bez problemu. Zauważyliśmy, że mamy bardzo dużo alokowanych obiektów, bardzo wysokie GC pressure, a w dodatku mamy wątki, które muszą sprzątać przy użyciu MVCC, te kopie, które są generowane i mamy potężne obciążenie CPU w czasie tych testów. No i oprócz tego, co jakiś czas zdarzały nam się problemy ze stabilnością i korupcjami B-drzew, które w ogóle rozkładały serwer i musieliśmy tam jakoś bardzo się męczyć, żeby ten serwer przywrócić, najczęściej po prostu traciliśmy dane. Długo się zastanawialiśmy, dlaczego. W końcu zaczęliśmy trochę czytać listy mailingowe Ignite'a, bardzo fajne, więc cały development jest właśnie publiczny. Są Jira, są Confluency, właśnie listy mailingowe i spotkaliśmy tam takiego fajnego maila mniej więcej z początku grudnia, kiedy też te testy przeprowadzaliśmy. Removing MVCC Public API. W związku z błędami, problemami społeczność zdecydowała, że trzeba zagłosować nad tym, czy MVCC należy skasować, czy nie. No i wychodzi na to, że jednak kasują, ponieważ po prawej stronie macie same plusiki, wszyscy się zgadzają. Jaki jest z tego dla nas morał? Subskrybować i czytać listy mailingowe projektów, które używamy, uważać z funkcjonalnościami eksperymentalnymi i przede wszystkim musieliśmy sobie też zadać pytanie, czy nas to wyklucza Ignite'a dla nas. Doszliśmy do wniosku, że nie, ponieważ no, w przypadku, kiedy potrzebujemy tego SQL-a, ponieważ nie wszystkie operacje można wykonać za pomocą key value API w wydajny sposób, dla jakichś bardziej złożonych SQL-i z WHERE-ami, grupowaniem i tak dalej, możemy najpierw wykonać te operacje, które potrzebujemy bez transakcji, przed jej uruchomieniem albo używając taką specjalną wajchę. Potem za pomocą tych operacji możemy pobrać kluczek, dla których chcemy coś faktycznie przetworzyć i dalsze przetwarzanie zrobić za pomocą Key Value API. Może w przyszłości MVCC zostanie zreimplementowane i przywrócone, możemy w to wierzyć, że się kiedyś uda.
ale ja bym nie wstrzymywał oddechu. Innym problemem, na który natrafiliśmy, to problem enumów i SQL. Typ enum w Ignite możemy go wykorzystywać w naszych tabelach, w naszych cache'ach. Jest on reprezentowany przez wartość ordinals danego enumu, czyli to jest kolejna liczba, dana wartość, które to jest wystąpienie w enumie, więc nie możemy tych enumu naszego sortować sobie i zmieniać kolejności, ponieważ jest to walidowane, na szczęście jest walidowane, to nie jest jakiś transparentny błąd. Użycie enumu przez to, że pod spodem jest to po prostu liczba, wartość liczbowa, pozwala nie tylko walidować te wartości, które wpisujemy, ale także zmniejszyć zużycie pamięci. Jest tylko jeden małutki szkopuł, że jeżeli chcielibyśmy, żeby na przykład testerzy albo inni deweloperzy łączyli się do tej bazy poprzez na przykład DBWera, no to nie mogą oni wyświetlić ani robić żadnych operacji na tych tabelach, w których są kolumny enum. Wynika to z tego, że te enumy muszą być załadowane po stronie serwera. Co oczywiście poprzez pliki jar utrudnia to proces deploymentu i wersjonowania naszej aplikacji. Alternatywą jest po prostu użycie stringa albo robienie jakiegoś ręcznego mapowania z wartości liczbowej. My po prostu użyliśmy stringa i wrócimy do tego tematu, jak będzie potrzeba. Może do tego czasu zostanie rozwiązane. Innym problemem jest to, kiedy chcemy robić leniwego selecta z order by-em. Czym w ogóle są leniwe selecty, leniwe zapytania select? Polegają one na tym, że kiedy chcemy pobrać jakiś wolumen danych z tabeli, całą tabelę chcemy pobrać i przetworzyć, ale ta tabela ma ogromne ilości rekordów i potrzebowalibyśmy na przykład 10 GB HIP-a, żeby ją załadować na raz. Możemy wykonać to zapytanie w trybie lazy i wtedy małymi paczkami, domyślnie po około 1000 rekordów, ładowane są te dane, możemy coś z nimi zrobić i potem pobrać kolejną paczkę. Jest to bardzo wygodne, działa świetnie. Dane są pobierane bardzo analogicznie do takich typowych paginowanych zapytań SQL, z tym, że to jest jedno zapytanie, więc tam nie trzeba zapytania wykonywać wielokrotnie. Ale co się dzieje, jeżeli posortujemy w naszym takim zapytaniu, które ustawimy jako lazy? Otóż prawdopodobnie może nam polecieć out of memory error. Tutaj mamy zrzut pamięci memory analyzera podglądnięty. Mamy 700 tysięcy rekordów załadowanych naraz do array listy. Wyżej macie klasę, która nazywa się lazy result, no, wygląda, że jest dobrze, bo jest lazy, ale jeszcze wyżej sorted reducer, czyli trzeba pamiętać, że to nie jest zwykła baza relacyjna. Tu jest baza rozproszona, która działa właśnie w tym modelu map reduce, wykonując takie operacje, więc żeby posortować, no to jest operacja reduce, musimy zebrać wszystkie dane, które mamy posortować. Więc no, wypadałoby dostać tutaj jakiś wyjątek, co takiego wyjątku nie ma. Jest to zapewne, nie mam tego na 100% potwierdzonego, ale wynika to prawdopodobnie z ograniczeń silnika H2, który jest wykorzystywany do wykonywania SQL w Ignite. Planowana jest migracja do Apache Calcite, ale nie wiem, kiedy ona się dokładnie zmaterializuje. Do tego czasu nie sortować leniwych zapytań. Albo można sprawdzić, czy przypadkiem nasze zapytania nie dostaniemy ich już posortowanych po indeksie, który jest wykorzystywany do zrealizowania zapytania. Przynajmniej w naszym przypadku tak to działa przy naszym trybie replicated, który używamy. Przejdźmy więc zatem do testu wydajnościowego Apache Ignite'a i porównajmy go z MySQL-em. Odpowiedzimy sobie w ten sposób na pytanie, czy naprawdę potrzebujemy tego Ignite'a. Ale zanim przejdziemy, to właściwie skąd w tej prezentacji nagle wziął się MySQL? MySQL jako baza danych, która jest sprawdzona, przećwiczona, mamy dział administratorów, który ma duże doświadczenie w tuningu, administrowaniu bazą danych MySQL w skali. Chcieliśmy wziąć jakiś baseline, jakąś podstawę, żeby tą wydajność potwierdzić, że Ignite daje nam faktycznie jakieś namacalne zyski też na tym froncie wydajnościowym. Przygotowaliśmy więc testy, które nie są syntetyczne, tylko testują w sposób maksymalnie zbliżony do warunków produkcyjnych. Polega ten test na przetwarzaniu komunikatów zmiany stanu towaru dla lokalizacji, co jest usługą najbardziej problematyczną wydajnościowo w naszym systemie, ponieważ jest to usługa o największej wolumetrii, zapisy są z zasady wolniejsze niż odczyty i może nam się tutaj zdarzyć problem lock contention, czyli ten sam rekord jest jednocześnie modyfikowany przez wiele wątków, przez wiele operacji równoległych.
Zapisom też niech towarzyszą odczyty o stałej częstotliwości po całym kluczu używający key value API. Chyba nie wspomniałem o tym, ale tam, gdzie można użyć key value API w Ignite, warto to zrobić, bo jest to szybsze niż kiedy używamy SQL-a, przynajmniej z naszych testów. I mamy też jeszcze zapytanie po niepełnym kluczu, gdzie key value API nie możemy użyć, ponieważ żeby pobrać wartość, musimy mieć pełny klucz, po którym go pobieramy, a tutaj jest niepełny klucz, no, z założenia. W naszym przypadku jest to cały towar dla danej lokalizacji. Testujemy tutaj wersję Ignite 2.9.1. MySQL reprezentuje Percona Server. Warto jeszcze przy Ignite zwrócić uwagę, że wykorzystaliśmy tutaj GraalVM Community Edition w wersji Java 11. Zauważyliśmy, testowaliśmy nasze ulubione JDK, buildy OpenJDK od Azul Zulu. I w przypadku GraalVM mieliśmy najlepszą wydajność. O ładnych parę procent to był rezultat lepszy tak reprodukowalnie. Sprawdzaliśmy też JDK 14, 15 z innymi garbage kolektorami i mimo, że garbage kolektory dużo tutaj u nas pracują w czasie tych testów, to mimo wszystko wydajność była najlepsza na standardowym G1 i GraalVM. Może warto jeszcze wspomnieć o tym RHEL-u, czyli Linuxie. Rozważamy tutaj jeszcze przetestowanie dalej już i zrobienie może upgrade'u na produkcji, na jakąś nowszą wersję Linuxa, dystrybucji Linuxa, ale no to się jeszcze nie zmaterializowało. Jeżeli chodzi o sprzęt, mamy dwa identyczne fizyczne serwery, dwusoketowy Intel Xeon Cascade Lake po 8 core'ów, 1,6 TB RAM-u każdy, dyski NVMe SSD. Może się zastanawiacie, no kurde, no gadamy tutaj o jakichś rozproszonych bazach danych, a co my tutaj właściwie stawiamy? Takie wielkie serwery. Oczywiście moglibyśmy tutaj postawić na nich Kubernetesa i postawić tam po 30 nodów, tak, i udawać, że o, tutaj jesteśmy tacy rozproszeni. Ale prawda jest taka, że no zawsze, jeżeli mamy fizyczny, duży serwer, natywny, a czy natywny, bare metal, jeżeli coś na nim postawimy, dobrze to skonfigurujemy, to będzie po prostu lepiej. Unikamy w ten sposób round tripów sieciowych, a jeżeli będzie potrzeba, no to będziemy dostawiać kolejne takie serwery lub poszczególne cache możemy skonfigurować tak, że na przykład one będą rozproszone jeszcze na jakieś dodatkowe mniejsze nody, mogą być rozproszone na przykład w jakiejś chmurze. LVP współpracuje z Google Cloudem, Google Compute Platform. Obydwie bazy, tak, no to jest hardware, który był wykorzystywany i dla MySQL-a, i dla Ignite'a. Dla MySQL-a jest to dosyć idealny sprzęt. Bazy skonfigurowaliśmy tak, że obydwie bazy wykonywały operacje fsync, czyli te, które przy zapisie na dysk pozwalają uniknąć utraty danych, jeżeli nastąpi awaria zasilenia, czyli mamy tę najwyższą gwarancję zapisu na dysk. Mamy pełną replikację na drugi węzłem i pełne transakcje ACID. Jeżeli chodzi o pozostałe aplikacje, stworzyliśmy narzędzie Perf Screener, czyli narzędzie, które pozwala nam wykonać ten test wydajnościowy, generując losowe, realistyczne dane w postaci wywołań REST API, mierzy wydajność, weryfikuje spójność danych po zakończeniu testów, wykonuje losowe retransmisje komunikatów, ponieważ z powodów sieciowych zawsze może być taka sytuacja, że my coś wyślemy, ale połączenie się zerwie gdzieś po drodze i wyślemy to jeszcze raz, więc musimy być na to odporni. Czyścimy bazę przed uruchomieniem testów, testy są reprodukowalne. Bardzo mocno się przyłożyliśmy, żeby nie było tutaj bottlenecków. Mamy też aplikację Stock Aggregator, która faktycznie realizuje te zapisy i odczyty, łączy się do Apache Ignite lub MySQL i ma zoptymalizowany zapis stanów przy użyciu Compute API. Odporność na retransmisję jest zrealizowana przez dodatkową tabelę, też oczywiście w Ignite. Nasze aplikacje te są wdrożone w klastrze Kubernetes, dokładnie OpenShift, Perf Screener w jednej kopii, ze względu na to, żeby łatwiej tą spójność weryfikować i Stock Aggregatory po 10 replik. Nie mamy tutaj włączonego skalowania, ponieważ zależy nam na pełnej wydajności od samego początku testu. Jak wygląda taki schemat naszego systemu? Po lewej Perf Screener, on łączy się do wdrożonych na OpenShift'cie i tutaj to oczywiście jest load balancing po stronie OpenShift'a Stock Aggregatorów, które łączą się do poszczególnych nodów węzłów Ignite'a.
W środowisku produkcyjnym zamiast tego jednego perfscreenera mamy kilka instancji naszej szyny ESB, przez którą rutujemy komunikaty o faktycznie zmianie stanu. I te komunikaty, oczywiście, które wysyłamy perfscreenerem, są analogiczne do tych, które na produkcji chcemy stosować, identyczne. W przypadku MySQL-a jest dokładnie tak samo z lewej strony, z tym, że cluster MySQL działa w trybie active-passive, więc wszystkie nody są połączone do, wszystkie stok agregatory są połączone do noda aktywnego, który mamy, do którego, który replikuje dane na tego noda pasywnego. Jak tutaj zachować wysoką wydajność? Są pewne triki, techniki, ale no nie będę o nich teraz mówić. Da się to zrobić. Jeżeli chodzi o parametry testu, w komunikacie jest więcej zmian niż jedna, od 1 do 10, 100 milionów komunikatów, docelowo końcowy rozmiar tabeli to 190 milionów. Resztę możecie tutaj doczytać, a po nagraniu wrócić do tego. I uda mi się przełączyć slajd. Udało się. To są nasze wyniki. U góry macie wykres Ignite'a, na dole MySQL'a. Na osi X mamy dziesiątki minut. Na osi Y są to ilość przetworzonych komunikatów na sekundę, ale każdy punkt to jest agregowana średnia z 10 minut. I jak poszło naszym bazom? Ignite był 3,6 razy szybszy od MySQL'a przy zapisach, biorąc pod uwagę całą średnią z testu. Odczyty te punktowe, szybsze na Ignite były naprawdę szybkie, 9-krotnie szybsze, 6-milisekundowe niż w przypadku MySQL'a. Jeżeli chodzi o te skanujące, te takie standardowe SQL-owe zapytania, no to też mieliśmy wzrost wydajności, ale już mniejszy, tylko 70%. Dlaczego ten wykres górny jest krótszy? No bo Ignite skończył szybciej. Przetworzyliśmy sztywną ilość 100 milionów komunikatów. Zrobił to w 200 minut, czy tam 210 minut. W przypadku MySQL-a potrzebowaliśmy 730 minut. Spójrzmy na drugi slajd, w którym trochę dane są inaczej reprezentowane. Na osi X mamy tutaj ilość przesłanych komunikatów, więc teraz nasze wykresy kończą się w tym samym momencie. Mamy też znacznie dokładniejsze dane i są każdy data point to jest moving average, czyli ta przesuwalna średnia 60 sekund. I przede wszystkim no, moglibyśmy tutaj piłować coś tym wynikiem Ignite, ponieważ mamy takie skoki w górę, w dół. No i wydajność w przypadku Ignite tak dosyć, tak jakbyśmy oczekiwali, spada z czasem, no ponieważ test zaczyna się od, warto zwrócić uwagę, od pustej bazy, więc pusta baza to szybka baza, im baza się bardziej napełnia, no to mamy tutaj zwolnienie, ponieważ no, te drzewa stają się coraz większe, bardziej zagnieżdżone, bardziej wielopoziomowe raczej. W przypadku MySQL mamy dosyć dziwną sytuację, tak wzrost, tak oczekiwalibyśmy spadku wydajności, mamy wzrost tak mniej więcej przez połowę testu. Potem tak trochę wygląda to jak jakieś EKG. Pacjent, nie jesteśmy pewni, czy żyje, ale że test przeszedł, spójność bazy została zweryfikowana, więc na pewno żyje. Nie wiem, czy dobrze to widzicie. O, udało mi się to skasować ze slajdu, co chciałem wam właśnie pokazać. Ale na około 1000 i na 300 na osi X byłyby takie, na samym dole wykresu byłyby takie dwie linie zielone, pamiętam kolor nawet, ale nie wróciłem na slajda, które pokazywałyby, jaką wydajność potrzebujemy faktycznie na produkcji. Więc uwierzcie mi na słowo, że zarówno MySQL i Ignite jest powyżej tego 1000 przez większość testu przetworzonych komunikatów na sekundę, więc zasadniczo wnioski są następujące. MySQL spełnia nasze aktualne wymagania wydajnościowe. W porównaniu do Ignite'a jest technologią dojrzałą, znaną, stabilną, w końcu powstałą w 1995 roku. Mamy pewne, dobrze opracowane procedury administracyjne i narzędzia deweloperskie. Dlaczego w takim razie wybraliśmy Apache Ignite'a? Jest wydajniejszy. Daje nam większą dostępność w przypadku awarii węzłów. Mniej tutaj takiego dziwnego kombinowania, jak to zrobić po stronie MySQL'a. Po prostu jest to gotowe w narzędziu. I możliwości skalowania na przyszłość są znacznie większe. W
w przypadku zachowania naszego tempu wzrostu e-commerce będziemy tego potrzebować. Czy macie jakieś pytania? Oczywiście, że mamy. Dzięki za prezentację. Przechodzę do gradobicia pytań. Dwa będą takie, że tak trochę się do czegoś konkretnego w treści odnosiły, więc tak będziesz musiał wyczuć też troszeczkę intencję chyba pytającego. Ale pytanie zacznę od pierwszego. Czy jest wersja dockerowa Ignite'a? Tak, jest opis w dokumentacji, jak takiego Ignite'a, że są zbudowane kontenery, jest opisane, jak sobie nawet moglibyśmy zbudować jakiś kontener taki z Ignite'em, w jaki sposób twórcy sugerują zrealizowanie takiego wdrożenia. Rozważaliśmy wykorzystanie Dockera w tym naszym wdrożeniu produkcyjnym, szczególnie, że korzystając z tej konfiguracji host networking, spodziewałbym się, że nie byłoby żadnych różnic wydajnościowych, takiego narzutu spowodowanego Dockera, wątpię, żeby się jakiś pojawił, a znacznie łatwiej byłoby nam zmieniać tą wersję Java, którą robiliśmy wielokrotnie i w jaki sposób dokonfigurowywać to narzędzie. Więc tak, jak najbardziej. Okej. Jaki był przyrost wydajności w stosunku do Oracle'a? O, tu widzę, że jakiś insider. Widzę na czacie, że to Mirosław zadał pytanie. Pozdrawiam Mirosława, Mirka. I faktycznie mieliśmy na początku, ponieważ większość baz jest w NPP-ie jeszcze na Oracle'u, szczególnie tych starszych, i był taki pomysł, żeby wykorzystać zamiast MySQL'a i Ignite'a Oracle'a, ale nawet odpadł w przedbiegach, powiedzmy. Wydaje mi się, że licencja Oracle'a nie pozwala mi na mówienie o wynikach wydajnościowych testów Oracle'a, więc na wszelki wypadek nic więcej nie powiem. Zdecydowaliśmy się na MySQL'a do tych testów dalej. Ukryjmy zasłoną milczenia. Dobrze. Ignite jest zainstalowany bezpośrednio na serwerze, czy wrzucony na OpenShift'a? Jest na serwerze. Jeżeli będziemy potrzebować go skalować w taki bardziej wesoły sposób, to oczywiście możemy go uruchomić bez żadnego problemu na OpenShift'cie, ale w tym momencie przede wszystkim jest problem z backupami. Jakby OpenShift pozwala na migrację podów pomiędzy nodami i to, że te nody musiałyby brać ze sobą te dane, tak? No, to by średnio działało, musiałby zawsze się zasilać jakby na nowo, co no myślę, że byłoby to takie dosyć problematyczne, ale oczywiście Ignite bardzo mocno ogólnie stawia na to, żeby te wdrożenia na OpenShift'cie, czyli na Kubernetesie, bo OpenShift, jeżeli nie wiecie, to jest dystrybucja Kubernetesa od Red Hata i faktycznie to jest jakby preferowany sposób wdrożenia. Tylko no, jeżeli mamy zespół administratorów, własne serwerownie, nawet kilka serwerowni tam z przekopanym światłowodem pomiędzy nimi, no to nie ma co tutaj myśleć o wdrażaniu się gdzieś w chmurze, jak można postawić się na swoim własnym metalu i wychodzi taniej często. Trzeba policzyć. Zresztą może w waszym przypadku będzie taniej. Okay. I ostatnie pytanie. Czemu nie PostgreSQL zamiast MySQL? Nam zależało na Ignite jako tej części deweloperów. Admini zaproponowali MySQL-a. Jest bardzo prawdopodobne, że Postgres miałby wydajność wyższą, może niższą. To tak bardziej po prostu przetestowaliśmy MySQL-a jako już tę typową bazę taką podstawową. Zresztą są tam jakieś przesłanki, że MySQL może w takich zastosowaniach, jakich to robiliśmy, byłby szybszy, ale no musielibyśmy to zmierzyć, a nie zrobiliśmy tego. Jasne, rozumiem. Dobra, Jacek, jeszcze raz bardzo dziękuję za wystąpienie. Kończymy idealnie o czasie. Dziękujemy.